Walka o baner i o odpady, a właściwie o to, kto jest winny. W Bytomiu doszło dzisiaj do konfrontacji wiceprezydenta Michała Biedy i radnego Macieja Bartkowa. Chodzi o tereny w pobliżu ulicy Magdaleny, gdzie kilka lat temu odkryto składowisko niebezpiecznych odpadów. Bytomskie przepychanki obserwował Paweł Jędrusik. Przedwyborcze emocje w Bytomiu i dwie konferencje prasowe w jednym miejscu. I walka o to, kto powie pierwszy. Odpady, różne odpady. Panie radny, to jest miejski teren, ja rozmawiam, proszę mi nie zasłaniać. Zapraszam serdecznie na konferencję. Szanowni Pan prezydent Państwo, będzie mógł się odnieść do podniesionych zarzutów hałda, po która... konferencji. A później walka o baner wymierzony przeciwko prezydentowi Mariuszowi Wołoszowi i Michałowi Biedzie. Skąd te emocje? Na hałdzie w Bytomiu zostały wykonane prace zabezpieczające rurociąg. Wewnątrz wałowiska panują wysokie temperatury, co groziło jego rozszczelnieniem. Dlatego konieczne było stworzenie warstwy izolacyjnej. Zdaniem radnego Bartkowa użyto do tego celu szkodliwych materiałów. Dysponujemy także wstępnymi informacjami z WIOŚ-u, które także potwierdzają pewne nieprawidłowości, które tu są. Ja może Państwu przeczytam kluczowe fragmenty dwa z tej opinii, którą otrzymaliśmy od naszego współpracownika. Na podstawie uzyskanych wyników badań, a przypomnę, że tak jak powiedziałem, badano to, co wysypano z ciężarówek. Na podstawie uzyskanych wyników badań w każdej z badanych próbek stwierdzono przekroczenia w stosunku do wartości dopuszczalnych określanych dla gruntów grupy czwartej, tak w odniesieniu do wartości dla próbek powierzchniowych, jak i wgłębnych. Przekroczenia dotyczą metali i metaloidów, co wskazuje na brak możliwości bezpiecznego i zgodnego z obowiązującym prawem wykorzystania przebadanych gruntów odpadów dla jakichkolwiek celów związanych np. z remediacją terenów zdegradowanych. Z kolei wiceprezydent Michał Bieda odbija piłeczkę i stwierdza, że nadzór nad pracami prowadził Główny Instytut Górnictwa i to przezeń został zatwierdzony użyty materiał. Jeżeli ktoś rozkopuje hałdę, żeby zabezpieczyć rurociąg przed jego stopieniem, używa do tego materiałów zatwierdzonych przez państwowe instytuty, ale w trakcie tych prac wykopuje się dziurę, w której jest ten rurociąg, naturalne jest, że są tam odkopywane te rzeczy, które w tej hałdzie wcześniej były. Jeżeli ktoś to stwierdza, coś co jest oczywiste od lat 80. i z tego tytułu chce robić sensację, to sami Państwo możecie wyciągnąć z tego wnioski. Niewykluczone, że to, kto ma rację, rozstrzygnie sąd, bo na taką drogę być może zdecyduje się zastępca prezydenta Bytomia.